Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie, tym razem z powtórzenia, jak się liczy zamianę, na przykład procentu na ułamek dziesiętny i w drugą stronę. Dowolne liczby zamieniamy na symbol procent. Jeżeli teraz wiemy, że punkt procentowy to jest 1/100 pewnej wartości, to w tym momencie możemy przyjąć, że 4% to jest 4 razy 1/100. Jeżeli przemnożę 4 razy 1/100, to mam inaczej 4/100, a więc tą czwórkę mam, ale ona występuje dopiero na drugim miejscu po przecinku, bo dzielone było przez 100, czyli zapisuję ten wynik, który był, ale dopiero będzie na drugim miejscu po przecinku, bo ta liczba 100 ma 2 zera, czyli na drugim miejscu po przecinku będzie. Postępując w ten sam sposób, ze 100% wiadomo, że to jest 1, ale pytanie z czego? Z tego, że to jest 100 razy 1/100. Jeżeli 100 przemnożę razy 1, to mam wiadomo 100, ale było dzielone przez 100, czyli 100 przez 100 jest 1. Czyli nawet można zapisać, że to jest 1,0 czy 0,0, ale generalnie to jest w zaokrągleniu 1. Jeżeli teraz mam 56%, to 56 najlepiej jest pomnożyć razy 1/100, żeby nie popełnić żadnego błędu, czyli mam 56 podzielone przez 100, czyli jest to 56, ale cały wynik jeszcze przed nim jest 0,56, bo te dwie liczby, ta szóstka, ostatnia liczba musi być na drugim miejscu po przecinku, tak? Czyli teraz, jeżeli mam 200, to w drugą stronę, jeżeli chcę zamienić, ile to jest procent, to mogę powiedzieć, że 200 zawsze można przemnożyć razy 100%, bo to jest po prostu jedynka. Tak, 100% jak wiemy to jest 1, a więc mnożąc razy 100% ja uzyskuję wynik 2 i mam tak, mam 2 zera tutaj i 2 zera tutaj, czyli mam raz 2 procent. Te zamiany czasem są potrzebne, nie zawsze trzeba się bać tego, że wynik zapisany z procentem jest wyjątkowo jakiś duży. Więc jeżeli 0,5 razy 1 przemnożę w kolejnym przykładzie, to mogę powiedzieć, że 0,5 razy 1 to jest inaczej razy 100%. Wówczas mogę powiedzieć, że 0,5 razy 100 to jest 50 i zostaje mi do przepisania znak procent. Tak samo w przypadku innej większej jakiejś liczby ułamkowej w ułamku dziesiętnym. Gdy chcemy ją zamienić na procent, to w tym momencie przepisuję jeszcze raz ten wynik, mnożę razy 1, a że wiem, że 1 to jest inaczej 100%, od razu mogę to zapisać i 2,56. Jeżeli teraz mnożąc razy 100, przesuwam ten przecinek, który tu jest o 2 miejsca w prawo, to mam 25 i 6 i został mi symbol procent. Ja tym samym kończę powtarzanie tego zagadnienia, jakim było zamiana procentu na ułamek dziesiętny i w drugą stronę dowolne liczby, czy to całkowitej, czy też ułamkowej w zapisie dziesiętnym na procent. Jeżeli potrzebujecie, to komentujcie film, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy, pogrupowanej w playlisty, m.in. tak jak tutaj z zadań powtórzeniowych.